Szanowni Państwo, witam na konferencji prasowej poświęconej briefingowi prasowemu poświęconemu informacji o tak naprawdę już końcówce prac związanych z usuwaniem skutków deszczu błyskawicznego, który nawiedził gminę Myślenice 18 lipca 2021 roku. I w temacie usuwania szkód tej powodzi, która przede wszystkim pustoszyła tereny gminy Myślenice w miejscowościach Głogoczów, Krzyszkowice, Myślenice oraz Jawornik. Szanowni Państwo, przez cały okres trwania akcji ratunkowej na uruchomioną infolinię w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice wpłynęło 230 zgłoszeń od mieszkańców. Szczególnie tych czterech miejscowości, które wymieniłem, najwięcej z miejscowości Głogoczów, Myślenice, Krzyszkowice i Jawornik. Były również zgłoszenia od mieszkańców pozostałych miejscowości z terenu gminy Myślenice, powiedzmy tutaj z tego terenu północnego gminy. Niemniej jednak z tych czterech miejscowości mieszkańcy zgłaszali uszkodzone, podtopione swoje domy, zalane piwnice, uszkodzone pomieszczenia gospodarskie, uszkodzone drogi dojazdowe, zalane, też zagruzowane posesje. I z tym, Szanowni Państwo, walczyliśmy praktycznie od niedzieli, od południa, kiedy woda zaczęła opadać. Jeżeli chodzi o zgłoszenia związane z zasiłkami, o pomoc na remonty, które mieszkańcy mogli zgłaszać do Centrum Usług Społecznych, to od niedzieli tych wszystkich zgłoszeń wpłynęło do CUS-u 133, z czego na chwilę obecną 40 wniosków zostało zakwalifikowanych do pomocy do 6 tysięcy złotych i 15 osób będzie zakwalifikowanych ostatecznie do pomocy do 200 tysięcy złotych. Na chwilę obecną wypłacono zasiłki te do 6 tysięcy w kwocie prawie 160 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi, Szanowni Państwo, o straty przede wszystkim w mieniu gminnym, w mieniu komunalnym, bo nie tylko ucierpiały nasze drogi, nasze chodniki, ucierpiała również oczyszczalnia ścieków w Krzyszkowicach, to dzisiaj za chwilę po powrocie do Urzędu Miasta i Gminy Myślenice będę przesyłać protokół z oszacowanych strat w mieniu komunalnym na kwotę prawie 12 milionów złotych. Ten protokół następnie pan wojewoda będzie przesyłał do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu też weryfikacji i w celu przyznania ewentualnej pomocy finansowej na odbudowę tych rzeczy, które zostały już przez nasze komisje gminne oszacowane. No i mam nadzieję, że te środki, ta pomoc rządowa, o której mówił też pan premier tutaj w Głogoczowie 18 lipca, również do nas wesprze, jeżeli chodzi o odbudowę, bo rzeczywiście tych strat zarówno w mieniu gminnym, jak i w prywatnym mamy dużo. Szanowni Państwo, nie byłoby też możliwości tak szybkiego doprowadzenia obszarów zalanych, powiedzmy, że wstępnie do normalności, i w tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób brali udział w pomocy dla naszych mieszkańców, dla mieszkańców gminy Myślenice. I pozwólcie, że wymienię tutaj najpierw pana premiera, który wizytował to miejsce osobiście, pana premiera Mateusza Morawieckiego, pana wojewodę Łukasza Kmitę, pana marszałka województwa małopolskiego Witolda Kozłowskiego. Mam nadzieję, że te deklaracje, które zapadły i zostały wypowiedziane tutaj nie tylko wobec nas jako władz samorządowych gminy Myślenice, jak również mieszkańców, że ta pomoc tutaj, to wsparcie rządowe i te także samorządowe województwa małopolskiego do nas, Szanowni Państwo, trafi. W tym miejscu chciałbym też jako burmistrz podziękować za współpracę Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach, która koordynowała pracę
strażaków, zarówno PSP, jak i wszystkich strażaków ochotników z gminy Myślenice, jak również z całego terenu powiatu myślenickiego, jak również jednostek ochotniczych straży pożarnych z powiatu krakowskiego. Chciałem, szanowni państwo, szczególnie podziękować za obecność i naprawdę za błyskawiczną odpowiedź na rozkaz pana ministra żołnierzom obrony terytorialnej z 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Krakowie, bo zwykle jest tak, że ta zbiórka żołnierzy trwa do 48 godzin. Tutaj żołnierze pojawili się od rozkazu po 2 godzinach i gdyby nie zaangażowanie i nie współpraca z naszymi strażakami ochotnikami i zaangażowanie żołnierzy w pomoc tym najbardziej potrzebującym mieszkańcom gminy Myślenice, to na pewno ze skutkami powodzi, z usuwaniem skutków borykalibyśmy się razem z naszymi strażakami ochotnikami znacznie dłużej. Dzisiaj 5 dni po wystąpieniu zjawiska można powiedzieć, że większość osób, praktycznie wszystkie, zostały zaopatrzone, została wyświadczona pomoc w usuwaniu tych skutków i za to żołnierzom chciałbym naprawdę bardzo serdecznie podziękować i te słowa podziękowań zarówno dla strażaków złożyć na ręce dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej i funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej pana Romana Eichlera, który jest jednocześnie komendantem gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, jak również na ręce pana majora z 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Krakowie za pomoc żołnierzy, którzy, jak państwo widzicie, do dzisiejszego dnia pomagali tu przede wszystkim w Głogoczowie. Ja ze swojej strony dziękuję za pomoc, szczególnie w usuwaniu skutków w naszej szkole podstawowej tutaj w Głogoczowie. Szanowni państwo, też chciałbym podziękować moim współpracownikom, którzy od wczesnych godzin porannych tworzyli zespół gminny zarządzania kryzysowego, mojemu zastępcy, panu sekretarzowi, wszystkim naczelnikom wydziałów, którzy byli zaangażowani praktycznie od niedzieli do chwili obecnej w walkę ze skutkami tej nawałnicy, tego deszczu błyskawicznego. No i szanowni państwo, wszystkim wolontariuszom, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w akcję pomocy. Dziękuję też mieszkańcom zalanych miejscowości, którzy włączyli się w pomoc swoim sąsiadom, którzy zostali poszkodowani, bo wiele takich przypadków było, jest i za to chciałem podziękować, jak również Fundacji Akuratna za przeprowadzenie zbiórki. Dziękuję również naszemu duetowi rajdowemu Kacprowi Wróblewskiemu i Jakubowi Wróblowi, którzy też będą prowadzili akcję charytatywną przy najbliższym rajdzie rzeszowskim i zbierając środki finansowe dla powodzian. Szanowni państwo, nie byłoby tak szybkiej i sprawnej akcji pomocowej dla mieszkańców gminy Myślenice, gdyby też nie bardzo duże zaangażowanie i oddanie się pracy wszystkim pracownikom Centrum Usług Społecznych. I tutaj moje też słowa uznania na ręce pani dyrektor Małgorzaty Aleksandrowicz za to, że komisje zostały powołane błyskawicznie. Te zasiłki praktycznie rozpoczęły. To wypłacanie zasiłków rozpoczęło się praktycznie już w niedzielę, kiedy zawnioskowaliśmy o przyznanie środków do pana wojewody. I to, szanowni państwo, ta weryfikacja zgłoszeń przez mieszkańców, o której już powiedziałem, ona trwa cały czas. Myślę, że do końca dnia dzisiaj wszystkie komisje pracujące z Centrum Usług Społecznych zakończą swoją pracę i wszystkie zgłoszenia z tych 133 zostaną zweryfikowane, tak aby można było sporządzić odpowiednie protokoły, które zostaną wysłane następnie do Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i tak, abyśmy mogli otrzymać tą pomoc, na którą czekają dzisiaj mieszkańcy gminy Myślenice, szczególnie miejscowości Krzyszkowice, Głogoczów, Myślenic oraz Jawornika, bo z tych 4 miejscowości w takiej kolejności było, szanowni państwo, najwięcej zgłoszeń. Poprosiłbym o parę słów właśnie w temacie jeszcze udzielania pomocy ze strony Centrum Usług Społecznych panią dyrektor, panią Małgorzatę Aleksandrowicz w tym momencie. Pani dyrektor, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, potwierdzając to, co powiedział pan burmistrz, 130 spotkań z mieszkańcami w ich domach, w tych środowiskach, w których dotknęło ich to nieszczęście, uruchomiony całodobowy numer telefonu, pod którym mieszkańcy mogli zgłaszać swoje potrzeby. A teraz wytężona praca przed nami, również numery telefonów, pod które mogą zadzwonić, żeby umówić się z psychologiem. Ta pomoc na pewno będzie nieodzowna i nasza obecność w Drogini i w Myślenicach na Rynek 27, gdzie zbieramy dalej potrzebne artykuły chemiczne i gdzie zbieramy również z fundacją akurat na potrzebne środki finansowe na wsparcie dla najbardziej poszkodowanych. W tym momencie 180 tysięcy wypłaconych zasiłków, kolejny wniosek o przynajmniej 110 tysięcy przed nami. Ten w poniedziałek trafi do pana wojewody i około 300 tysięcy na ten moment zapotrzebowania na kolejne zasiłki tam, gdzie trzeba zrobić remont. Dziękuję bardzo. O podsumowanie działań ze strony służb ratowniczych, szczególnie Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych, poproszę pana komendanta Romana Eichlera i też, szanowni państwo, tutaj jeszcze słowa uznania przede wszystkim do dwóch jednostek z terenu gminy Myślenice, do jednostek Straży Pożarnej w Głogoczowie i w Krzyszkowicach. Te podziękowania kieruję na ręce prezesów i naczelników za to zaangażowanie i tą pracę, którą wykonali tutaj na miejscu dla mieszkańców, szczególnie najbardziej dotkniętych tych dwóch miejscowości w gminie Myślenice. Panie komendancie, proszę o kilka słów podsumowań. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, działania ratownicze na terenie gminy Myślenice rozpoczęliśmy o godzinie 1:30. Pierwszym zgłoszeniem był pożar budynku mieszkalnego spowodowanego przez wyładowanie atmosferyczne, ale już wtedy mieliśmy do czynienia z dużymi opadami deszczu, które w następnych kolejnych minutach przybierały na sile. Te zgłoszenia o wstępnie już występujących podtopieniach zaczęły spływać już o godzinie 2 w nocy. W pierwszym rzędzie na terenie miasta Myślenice i tutaj na terenie miasta już były dysponowane jednostki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. No ale w związku z tym, że intensywność opadów stale się zwiększała, również rozpoczęliśmy działania w miejscowościach właśnie poza Myślenicami, poza miastem. I tutaj już na terenie jakby tych najbardziej poszkodowanych miejscowości, o których tutaj rozmawiamy, czyli Krzyszkowice, Głogoczów, już o godzinie 4 rano byliśmy w tych miejscowościach, rozpoczynając od pożaru zabudowań gospodarczych, a następnie przystępując przede wszystkim w pierwszym momencie do ratowania zagrożonych osób. Łącznie podczas tych zdarzeń ewakuowaliśmy 22 osoby, które były zagrożone właśnie tym wezbraniem wody. Woda, mogę powiedzieć, byłem tutaj od godziny 4, podnosiła się na moich oczach i jakby systematycznie staraliśmy się tutaj podejmować takie decyzje, które spowodowałyby bezpieczne ewakuowanie się tych osób, które były zagrożone w tym momencie. Te działania jakby były najważniejsze dla nas, ale również obserwując tutaj podnoszenie się tego stanu wody, widzieliśmy, że również kolejne budynki tutaj zostają zalewane. Ta ilość wody, która tutaj nam się pojawiła w tych miejscowościach, no spowodowała to, że ten żywioł był jakby w tym momencie poza naszym możliwością ogarnięcia go, tak? Czyli żebyśmy go złapali, żebyśmy go przekierowali do swoich koryt, bo cała woda wystąpiła z tych cieków wodnych, najmniejsze rowy, strumyki po prostu już tej wody nie były w stanie przyjąć. Powstały tutaj nam przede wszystkim w miejscowości Krzyszkowice i Głogoczów duże rozlewiska, które były odpompowywane praktycznie przez cały dzień niedzielny. Te działania jakby stricte ratownicze tutaj zakończyliśmy około godziny 22, ale kolejne dni, czyli już od poniedziałku cały ten tydzień, wszystkie jednostki w naszej dyspozycji, czy to Państwowej Straży Pożarnej, czy Ochotniczych Straży Pożarnych, były w dyspozycji i wykonywały czynności związane z pomocą dla mieszkańców, porządkowaniem terenu w ramach działań humanitarnych. Także
Mogę powiedzieć, że cieszymy się z jednego, że nie wpłynęły do nas żadne informacje o osobach bezpośrednio poszkodowanych i również, że nikomu z naszych strażaków, ochotników i Państwowej Straży Pożarnej nic się nie stało. Także straty materialne są bardzo duże, ale widzimy też taki pozytywny aspekt. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie komendancie. Szanowni państwo, w tych wszystkich działaniach ratowniczych od niedzieli do dzisiaj brało prawie 500 strażaków. Tak jak powiedziałem, z gminy Myślenice, z powiatu myślenickiego, jak również z jednostek z powiatu krakowskiego. Mamy też na chwilę obecną podsumowane, można powiedzieć, też straty w sprzęcie naszych strażaków i te straty, które zostały poniesione przy akcji ratunkowej, przy akcji powodziowej, no to szacujemy na chwilę obecną na około 100 tysięcy złotych. Szanowni państwo, poproszę teraz o zabranie głosu, kilka słów też podsumowania pana majora Wolaka. Panie majorze, bardzo proszę. Major Wolak, zastępca dowódcy 111 Batalionu Lekkiej Piechoty 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W akcji usuwania skutków powodzi w rejonie Myślenic brał udział od poniedziałku do dnia dzisiejszego codziennie do 20 żołnierzy w zależności od potrzeb. Główne zadania, jakie wykonywali żołnierze 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, to pomoc najbardziej poszkodowanym, tym, którzy najbardziej potrzebowali tej pomocy, tym, którzy sobie nie mogli poradzić z tymi skutkami, poza tym osobom samotnym, starszym. Dziękuję panie majorze. Szanowni państwo, jeszcze raz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób, wszystkim wolontariuszom, też w tym miejscu chciałbym podziękować za dobrą współpracę sołtysom, zarówno wsi Głogoczów, jak i wsi Krzyszkowice, panu Janowi Sikorze, panu Władysławowi Dudule, naszym radnym miejskim z tych dwóch miejscowości, z miejscowości Głogoczów, panu Czesławowi Wierzbie, panu Bogdanowi Stankiewiczowi z Krzyszkowic, panu Andrzejowi Grzybkowi za pomoc, bo też angażowali się, informując nas o tych miejscach, gdzie mieszkańcy naprawdę potrzebują najpilniejszej pomocy, bo też był taki czas, gdzie musieliśmy w pewnym sposób priorytetowo poukładać tą pomoc, którą świadczyli strażacy ochotnicy, żołnierze, jak również ciężki sprzęt, który pracował, tak jak powiedziałem, od samego początku trwania akcji ratowniczej. Szanowni państwo, tak to wygląda w takim mocnym, syntetycznym podsumowaniu. Ta akcja jeszcze trwa, akcja usuwania skutków, ona potrwa. No niestety, szanowni państwo, szacujemy około 12 miesięcy, tak aby tą naszą infrastrukturę, szczególnie drogową, mostową, przywrócić do użyteczności takiej, która była przed powodzią. Czeka nas głównie teraz Wydziałem Inwestycji z panią skarbnik zaradzenie i znalezienie pieniędzy właśnie na te najpilniejsze prace związane z naprawą uszkodzonych mostów, przepustów drogowych, uszkodzonej drogi, szczególnie tu w Głogoczowie, jeżeli chodzi o starodroże, które stosunkowo niedawno zostało oddane do użytku dla mieszkańców. Musimy jak najszybciej podjąć prace związane z odbudową mostu w Krzyszkowicach. Tutaj też chciałbym poinformować, że cały czas ważą się losy postawienia mostu tymczasowego przez wojsko. Zaraz po powrocie do urzędu też występujemy z odpowiednimi pismami. Po już dwóch rekonesansach wojska w Krzyszkowicach występujemy z wnioskiem do pana wojewody. No i tak będziemy chcieli, żeby ta przejezdność dla mieszkańców osiedla Brzeg, Nagajek i Pustać przywrócić jak najszybciej w tym miejscu, gdzie dzisiaj jeszcze na chwilę obecną ten most na drodze gminnej, w ciągu drogi gminnej jest nieprzejezdny. Bardzo dziękuję państwu za obecność. Jeszcze raz dziękuję zarówno strażakom ochotnikom, jak i żołnierzom obrony terytorialnej za wszelką pomoc, którą wyświadczyli przede wszystkim dla mieszkańców gminy Myślenice w ostatnich 5 dniach. Dziękuję bardzo.